Technologia magazynowania ciepła za pomocą materiałów PCM polega na umieszczeniu materiałów zmiennofazowych w zbiorniku i wykorzystaniu właściwości przemiany fazowej w celach magazynowania energii cieplnej. To, co proponuje Enetech, to mobilny zbiornik ciepła. Zbiornik wypełniony materiałem zmiennofazowym, dobranym do temperatury, w której realizujemy ogrzewanie, a dzięki wykorzystaniu materiału PCM maksymalizujemy ilość ciepła, jaką możemy zgromadzić w jednostce objętości. Dedykowany przez nas zbiornik ma pojemność cieplną około 6-krotnie większą od typowego bojlera wypełnionego wodą. Dzięki osiągnięciu takiej ilości ciepła zgromadzonej w jednostce objętości opłacalne staje się zredefiniowanie myślenia na temat przesyłu ciepła. Dzięki naszemu wynalazkowi możemy przewozić ciepło na niewielkie odległości, wykorzystując właśnie właściwości materiałów zmiennofazowych. Technologia jest unikalna na skalę światową, przy czym badania nad technologią są prowadzone w wielu ośrodkach naukowych, również w Polsce, a nasza firma jest jedną z pierwszych na świecie, która komercjalizuje tę technologię. Technologia jest przeznaczona przede wszystkim dla odbiorców biznesowych, dla biogazowni, małych i dużych elektrociepłowni i również, patrząc na szeroki rynek docelowy, dla odzysku ciepła odpadowego z przemysłu. Potrzeby, na jakie odpowiada technologia, to przede wszystkim możliwość zagospodarowania ciepła, które dotychczas najczęściej nie było wykorzystywane efektywnie w biogazowniach. Jest to również możliwość zastosowania mobilnych zbiorników ciepła w zastępstwie mobilnych kotłowni olejowych, które są używane przez elektrociepłownie w razie potrzeby awaryjnego dostarczenia ciepła do miejsc, gdzie nastąpiła awaria lub planowane odcięcie klienta.